Któż jak Bóg? Czy Izrael mógł się ukryć w Hobbicie? Wydaje się, że tak. Po pierwsze dowiadujemy się, że cała kompania udaje się na wschód, do miast Dale i Erebor. To właśnie tam, na wschodzie, leży ojczyzna, którą utracili krasnoludowie. To wielki symbol, symbol wschodu, raju utraconego, ojczyzny, która lata świetności ma za sobą. To właśnie o nią chcą zawalczyć ludzie, krasnoludowie i elfy. To tam położony jest skarb. Jeżeli spojrzymy na krasnoludów w powieści, to wydaje się, że są wielkimi tułaczami. Jak mówią sami o sobie, idą do swojej ojczyzny, do domu, gdzie mogą być szczęśliwi. Bo nawet jeżeli sama wędrówka wydaje się ekscytująca, dobra, nie dzieje się im krzywda, to jednak człowiek bez domu zawsze będzie czuł się nieszczęśliwy. Narrator mówi o nich, że są wielkim narodem na kolanach. Przypomina to wydarzenie ze Starego Testamentu, kiedy Izrael też nie miał swojego domu, wędrował z Egiptu i szukał szczęścia. Co ciekawe, cywilizacja krasnoludów wydaje się wyjątkowa, wybrana. Przecież tworzyli wspaniałe miasta, a teraz nie mają nic. Są wybrani i odrzuceni jednocześnie. Są resztą, tak jak reszta Izraela, która ostatecznie się zbawi. Ten pobyt poza domem zmienił ich. Są bardziej pokorni. Wydaje się też, że tęsknota za domem powoduje, że rodzą się w nich pewne uczucia, których wcześniej być może nie doceniali. W książce czytamy, że układają pieśni, śpiewają je przy stole. W tych pieśniach opowiadają o swoim domu, tęsknią za nim. Tak jak Izraelici w Babilonii myślą o tym, jak teraz wygląda ich dom i czy kiedyś go jeszcze zobaczą. Tułaczka krasnoludów pokazuje przede wszystkim ich cechy, to w jaki sposób odnoszą się do innych. Są nieufni, kłótliwi, nieokrzesani, często wpadają w gniew, wyładowują na innych swoją agresję. To właśnie oni mają zdobyć dobro, zdobyć to, o czym mówi legenda i proroctwo. Warto tutaj uczynić pewną aluzję. Także Jezus powołuje ludzi, którzy często nie nadają się do misji, którą im nadaje. Jednakże sama wędrówka, cierpienie ujawniają także ich dobre cechy. Krasnoludowie cenią bardzo lojalność i honor, bo wierzą, że to dzięki nim odzyskają to, za czym tęsknią. Kiedy w czasie tułaczki muszą prosić o pomoc, to wszystko się w nich gotuje. Liczą na to, że sami zdobędą raj utracony. Kiedy zbliżają się do Rivendell, czyli do siedziby elfów, cywilizacji, która, co tu dużo mówić, ich zdradziła, Thorin ma wielkie obawy. Musi interweniować Gandalf. Mówi, nie znajdziesz tutaj wroga, ale jedynie swoją złą wolę. Te uprzedzenia nieustannie towarzyszą krasnoludom. Z biegiem czasu będą musieli się ich pozbyć. Myślę, że także w Ewangelii i w Dziejach Apostolskich jesteśmy świadkami czegoś podobnego. Pierwsi chrześcijanie, którzy wywodzili się z judaizmu, byli bardzo nieufni w stosunku do innych narodów. Być może nawet do końca nie wierzyli w to, że orędzie Pana Jezusa trafi do Grecji, do Rzymu. Być może liczyli na to, że Jezus jest tylko dla nich. Pozbycie się uprzedzeń spowodowało, że Ewangelia przyjęła się na całym świecie, że tylko zła wola człowieka mogła stanąć na przeszkodzie orędziu Pana Jezusa. Na uwagę zasługuje także pewna scena z filmu. Kiedy Bilbo ma problemy z odnalezieniem się w grupie swoich kompanów,
ale wraca po ucieczce. Jeden z nich go pyta, dlaczego wróciłeś? Bilbo odpowiada, że bardzo tęskni za domem i rozumie tych, którzy domu nie mają, dlatego postanowił, że pomoże im go odzyskać, bo każdy człowiek powinien mieć dom, każdy powinien mieć swoją ojczyznę, gdzie może wrócić, gdzie wreszcie będzie czuł się jak u siebie.